Moda włączonego. Tak, ja się A, upewniłem, ja moda to miało wyłączyłem. być. Cześć, cześć. No to mamy czy na czy. 3 na 3. Nawet hasłem pasuje. To w sumie usunę te spoty. Dlaczego Barusz uciekłeś, ja się pytam. Ja uciekłem? Nie. Stąd. Jeszcze do mnie uciekłeś? Pff, frajer. Myślisz, że przegram. Ja na to liczę. To nie Napoleon. A ja sobie wczoraj robiłem testy, jak mi komputer tam działa podczas grania Warhammera. Chciałem jakie sobie... jest hasło? 303. Robiłem sobie testy podczas grania Warhammera. Znaczy nie kupiłem, ściągnąłem sobie taki program MSI Afterburner. I on tam monitoruje właśnie, jak działa karta graficzna, jak działa procesor, jak działa RAM. Darmowy benchmark. No. No i... Kto jeszcze? Tomysław. Tomysław, halo? Co? O, wbijasz do nas? Czekaj, muszę mody wyłączyć. Pewnie a, nie będziemy... okej. Bo gram takie, mam kampanijne i... No i podczas wczytywania... Procesor mam na poziomie, użycie procesora mam na poziomie 25% mniej więcej. Właśnie tak 20-30 może. Karta graficzna w trakcie ładowania też tam około 50% chyba. Potem jak w trakcie gry skacze do 100% i działa na maksa. Właśnie, bo tam na przykład jest coś takiego jak power. Czyli nie, moc, zasilanie czy cokolwiek tego? Zasilanie, no. No to jest to na poziomie tam 60%? Wyżej nie idzie. A użycie jest 100. Tam temperatury mam bardzo niskie. Mam bardzo dobre chłodzenie, jeśli o to chodzi akurat. W ogóle procesor mi nie idzie więcej jak 50. Ty masz quad-core'a czy 8? I piątka 4690K jeszcze nie podkręcony, ale właśnie się zastanawiam, czy nie podkręcić. I doszedłem do wniosku, że to chyba musi być RAM. Obejrzałem sobie też jakiś filmik traktujący właśnie o RAMie. I no, generalnie RAM też dużo się używa podczas wczytywania map. Jeśli grasz na przykład w grze z otwartym światem, tak jak Wiedźmin, GTA 5, nie wiem, Just Cause 3 i tak dalej. I masz mało RAMu, to wtedy masz mega ściny. Pojemnościowo, ale jeżeli chodzi to na szybkościach. Szybkość dysku, szybki RAMu, w zależności od wczytywania, później masz procesor. Procesor graficzny do renderowania szybszego, a RAM trzyma wszystko w buforze, że tak powiem. Jeśli masz szybszy dostęp do tego, co masz już załadowane do RAMu. Także nie musisz tego drugi raz z dysku pobierać. No poczekaj, bo ja właśnie nie mam, ja nie mam pojęcia, jakie mam RAM właśnie. Wiem, że mam 8, ale jaką prędkość i tak dalej. Prędkość mam wychowała właśnie dosyć małą, chociaż nie wiem, jak to wypada z porównania, bo teraz ten DDR4 wyszedł jakiś rok temu, nie? Ja mam ten DDR3 jeszcze. Cześć. Panel sterowania. Nie, w sumie to ja sobie wpiszę po prostu tutaj. Manager urządzeń. Te DDR4 były dawno temu w zagraficznie. A, ty, procesory, gdzie tu jest RAM? Urządzenia systemowe. Dużo tego. Jest tu gdzieś RAM wypisany? Czy muszę do BIOS-u wchodzić? Czekaj. Prawym przyciskiem na twój komputer, właściwości. O, właśnie, jeszcze tak może było. I tam masz podsumowanie. Tylko, że jest pojemność, nie? Czy jest szybkość? Nie, no właśnie jest 8 giga, no. O to chodzi, myślałem, że... Teraz byś musiał wejść w menadżer. Dobrze, panowie. No, ale tam nie ma. To już wszyscy wbili? Pole bitwy i tak dalej. No, to zostawiamy. To ja biorę... A, whatever. Co ja biorę, wy to bierzecie? Ja mam pytanie, jak się ustawia wierzchowca dla komandera? Jak klikniesz go lewym przyciskiem myszy, to na dole pod tymi tam ikonami do wczytywania i tak dalej masz wierzchowce. Tylko nie każdy może mieć. Widzę. I on kosztuje 5. W ogóle wczoraj obczaiłem smoka chaosu, ma kurde dwie głowy. No ma.
Szkoda, że tylko oni mogą mieć smoki, bo no drugie smoki to mają te wampiry, ale one to są takie. Ale z kolei kto inny nie może mieć gryfu. No, tam demigryfa. Ale gryfa, smok, proszę cię. No ja cię rozumiem, ale jeszcze mogą mieć mantikory. No wiwerny mają. No wiwerna jeszcze jako tako daje radę w porównaniu do smoka. No, ona ale gryf czy mantikora to. Ale te maszkarony słabe są, moim zdaniem. Maszkarony. No, kiepskie dosyć. To my słab. Tak? Tak ci powiem, że... Generalnie no, osoba, wiesz? Jest bardzo dobra przeciwko dużym istotom. Która? No, no... którą wybrałeś. Dobra, ja wezmę tego gościa. No mogę tych, ewentualnie tych, no... Znaczy ja ci tylko mówię, że przeciwko standardowym jednostkom nie jest to za dobre. Tylko przeciwko dużym. Zresztą masz w opisie, prawda? No, ale ja myślałem, że kawaleria jest duża. No no, jest duża, a to właśnie jest taki paradoks, że teraz nawet takie krasnutki z toporami, tak, mają bonus do kawalerii. Dokładnie. Znaczy mają obronę przed szarżą dużych jednostek. No nie, ale do, sam bonus do zabijania dużych jednostek też mają. A. Że to zabójcy. Ale mi się coś zbugowało. No my z Curem mieliśmy. Jak najeżdżam na zabójców, to mi się pokazuje niebiański czarodziej, a na inne wszystkie mogę najechać, what the fuck. No czasem się bugują te nazwy tych. A jaki jest fundusz? Ogromny, tak? O, to ja sobie to pocisnę jakąś nieźlejszą armię. No, fundusze ultra. Tak, może... może trochę tego... trochę tych... może tych... W ogóle nie wiem, czy ten Torgrim jest jakkolwiek użyteczny w porównaniu z Anfilmem. Co? Kto? Że ten Torgrim, strażnik uraz, nie wiem, czy on jest w ogóle sensowny. W porównaniu z Angrimem. On wali magiczne ataki. Co? Wali magiczne ataki. Nie wiem jakim cudem, ale wali. Znaczy jest lepszy właśnie takie orki, drony. Które mają odporność, znaczy niektóre ich jednostki mają tam odporność na... Który budżet przekroczył, panowie? Ja nie, w życiu. Ja mam 25. Ja też tu coś muszę ten zmienić może. A mapkę wybieramy tą, o to jest ta. Może tak? Jolo, to tam gramy for fun, nie będę się tam pierdzielić, żeby mieć jakiś mega hiper, super, ultra optymalny build. A jak się bawić, to się bawić, czy wyjebać, nowe wstawić, nie? Czyli wziąłeś 10 tarp, tak? Znaczy, taki rasier. Nie. Ja się wolę bawić w inny sposób, to nazywa się World of Tanks. Ale to może kiedyś. Musielibyśmy zrobić mapę oblężenia właśnie i zagrać same czołgi. To by było genialne. Kto jest za? Na obronie i na ataku. Tak, tak, same czołgi. Robimy World of Tanks. Himmelsdorf. Powiem ci, że to jest na pewno lepsze rozwiązanie niż te katapulty. Jakie katapulty? No właśnie, a, tak gleba gleba, tak? No. Nie po jednym czołgu, po 20. No dobra, może nie 20, no po 10. No na tym polega zabawa!
Dobra, następna bitwa jest World of Tanks. Ale czekaj, ty chcesz to robić w mieście? No tak, no, na otwartym ale będzie trochę cienko. Ale mury będą przeszkadzać. No to się nie zniszczy, co za problem. Czołgami nie zniszczysz murów? Ale ty wiesz, że to od razu do ciebie napierdala. Nie, bo musisz być na tych, na murach, żeby napierdalało. A czołgami nie wejdziesz. To okej. Ale generałem wejdę. No to nie będziecie wchodzić, umawiamy, że nie wchodzicie. Można się przekopać? Ty weźmiesz Karla Franca na latającym, to nawet nie ten. Nie wejdzie, no albo nie na koniu. Nie będę grał żadnych czołgów, panie kolego. Tam panie nie kolego. Ta, nie ta gra. Ja też zagra sobie. To jest, żeby to testować, no. Nie, Warhammer jest po to, żeby się bawić, no po prostu. To jest, ale wiesz, po to, jest, po to ta gra została stworzona. World of Tanks. No ja już nie gram od jakichś 4 lat w World of Tanks, więc wiesz. Ja chyba 6 lat. Grałem w to chyba pół roku w becie, jak to było. Dobrze, dobrze, nie ścigajmy się, kto dłużej w to nie grał. Nie, no ja... Nie grałem wcale za chwilę. Nie, ja już w liceum chyba nie grałem, tylko w gimnazjum. Może na samym samym początku, ale... Ja na początku grałem tylko na studiach, bo kumpel miał laptopa, na którym dało się to odpalić, więc sobie graliśmy na przerwach pomiędzy tym zajęciami. Się długo odjeżdżę. A w sumie takie te ramy nie są drogie, nie? Za bardzo. Co jest to nie jak około stówki. Ja... Powinieneś coś kupić w miarę. Jak ja kiedyś kupowałem... No kurde, to o wiele tańsze niż myszka, którą chcę kupić za 500. Ja miałem największy paradoks, bo kiedy były DDR-ki dwójki, ja chciałem sobie kupić zwykłe DDR-y, bo miałem jeszcze kartę płytę główną. Pod stare. No i co to jest DDR-2? Podczas 2 giga kosztowało 120 DDR-ek dwójek. Kurde, nie no, też jeszcze pamiętam czasy, jak były po 1 i po 2 giga te. Teraz to chyba mniej niż 4 nie sprzedają, co? No. Nie wiem, no może dwójkę. Teraz już 8 są chyba. Bo, no tak, no są oczywiście. Nawet i 16 są, bo robisz 4 razy po 16, ma 64. Widziałem też jakieś takie urządzenie, że sobie podłączysz to jakoś do kompa, nie wiem. I masz taką listwę, jakby, tylko że na właśnie na te, na RAM. No bo możesz wtyknąć tego z 10 powiedzmy. Najlepsze tylko na chuj tyle RAMu. Co? No przerzucałbyś nas. Aż tacy competitive jesteście? Już chcecie się przerzucać? No jak? Oj kurde, ale tamten się rozłożył. Masakrycznie. Ty jesteś w ogóle ze mną, Vader, w drużynie? Ej, teraz jest Nina, jada, nie zobaczy, kto nie, jest nie, ze mną. Ja jestem z Tekstilem i Hobgoblinem. Ja jestem z Baroszem i Domysłem, tak? Tak. Tak. Szkoda. No, powiem ci, że jeden Kornik dźwignął na 95%, a reszta jest na poziomie 30%. Chcę w sumie odpalić ten overlay. Chcesz się trochę podsunąć do przodu? Pierwsza faza. Bardziej tu. Chociaż nie. Przydałoby się na numerycznej zaznaczanie. Widziałem też te gamingowe klawiatury, jedna mi taka fajna. Czy kupiłbym, gdybym miał kasę, nie? Ale że nie mam kasy. Się mogę co najwyżej popatrzeć. Gdybym miał kasę, to sobie helikopter kupił. To by się rozbił. Samo, prawda? Gdybym miał kasę, to bym sobie coś kupił. Kupiłem sobie Galaxy S7, czy kupiłem Warhammera. To uznałem, kurwa, dalej nie mam kasy, ale kupuję. Ja to jestem pro. Ale fajnie się lata tymi katapultami gleba. Ty, niebieskie kurde jak ten, jak w szczególnie dwójce. Oze. Dobra. Oj, ale mnie wybało pod ziemię. Oj.
Przepraszam bardzo, znowu nie ma move forward. To niestety. Rozwiązania. Jutgersy nam latują! Jaki zgredy. Jutgersy. Rusz się do przodu, proszę. Panowie, do przodu, ale już! No to Hobgoblin grasz chaosem? Tak. A nie, to podziw wielki. Z mojej strony. Znowu ktoś na Jezus, rogu Gondoru. Ale generał był trochę bardziej z tyłu. Dobra, co ja tutaj mam za czary w ogóle śmieszne? Słabe. No całkiem, całkiem. Ja mam bohatera przemieścić, kuźwa. Nie. Trochę się. O! To ile mam? 12, dobra. Hejśmy tu, Barusz, coś podeśli. Gdzie? Do mojej arty. Ja jestem na prawej flance, jakbyś chciał wiedzieć. A to Tomysław gra z ludami? Tak. Tak. No to Tomysław. Co? No podeśli mi tu coś. Ja pierdzielę, jaka rozpierducha. A nie mogę go atakować. No podejdź. Tu podejdź, łosiu. Chcę zobaczyć na czar. Jep. Nie, chyba następny raz zabiorę czarodzieja ognia i chuj. O, lag. O, lag. Mój? Nie wiem. Chyba kogoś innego przycina, nie mnie. Nie wiem, może mnie? A ja mam dobry net. Mi pokazuje koleka ja uciekającego z full HP. No ja mam net jaki mam. W czwartek mi zmieniają. Już jestem umówiony, wszystko. A może mi przycina? Umowa podpisana, a nie? No i teraz tak pokazuję Barusz. Koleka już. Skąd wiesz? Bo przejąłeś go tam. Waliło z tego, znaczy tworzy stres. Ale to mnie tu na mnie jakieś masz korony wysyłasz, sio. Niebieski czaroś jest fajny? Pierwszy raz go wziąłem, może drugi. Niebiański to mój ulubiony. Ja bardziej wolę zielonego. Ty jaja se robisz. Nie, naprawdę zielony to mój ulubiony kolor. Nie, ale Barosz na awku zrobił to mi mojego komandera w mele. A, co ja tu jeszcze mam? O, tutaj jakieś. Jep. Nikt cię nie atakuje na tej flance, to jest ciekawe. A ja wiem dlaczego, bo ja miałem na ciebie. Ojej. Co ty robisz? Ten czar ma zeza, ja pierdzielę. Iść mi z tą kulką, iść mi. No i nic nie robi. Jeszcze mi czarodziej zwiał.
pół tego mi rozbiłeś. Pół gry. Tak, tam mogę wjechać ten czar. Może jeszcze mi wróci. O, spieprzać! Ale mam przejebane. O, niedobrze trochę. Hi! Fuck, ja tu miałem kawalerię, ale jestem nobem. Jezu, przebiłem się. Fuck me. My się kurde o niebieskich migdałach, jaką sobie ten... Jakie te słuchawki chcę kupić. I zapominał o takich rzeczach. Ale dobrze, to znaczy, że się dobrze bawię. O ja pierdzielę, czemu te artylery tu strzelają? Czy to nie moje? Ale teraz będzie bombardowanie. O, czarodziej mi wrócił właśnie. Szybciej. No, już po mojej kawalerii. Tak, zabiłem ją? Co ona tak słabo? No. No bo oni wreszcie nic nie robią, wiesz? No jak nie. To są rycerze półgryfa, proszę cię. No ale jak masz trzy piki obok, to i nie ma pik. To miecze były. Miałeś jakieś, a to były miecze. Nie, trzy miecze i dwie kawalerie. Komórka mi dzwoni z jakiegoś powodu? Chwila. Jezu, alarm, miałem alarm na 19.45 ustawiony z jakiegoś powodu. Koniec. Teraz się boję, że coś zapomniałem ważnego. Ty, ależ strasznie szybko morale spadły. Zobaczcie, może, ty kurwa zapomniałem wyjąć coś z piekarnika. Jeb, pójdę do mnie. Znowu się tak ci morale pospało całkowicie. To właśnie nie rozumiem, bo cała armia. W ogóle ty grałeś tym Imperium, Vader? Nie. Pierwszy. Generał ci zginął, to pewnie dlatego. Imperium grał. Nie Werciak, przepraszam. Nie ten rekrut. Ten drugi, ten. No, Textil. Nie, ja gram wampirami. To kto gra Imperium? No tam ja grał Imperium. Co? Ja ci zrobiłem wjazd na muszkieterów i na artylerię. To co mówisz, że ty nie grałeś Imperium? No teraz pierwszy raz grałem. Dobra, czekajcie, lecą Junkersy. Jest lag. Jakie Junkersy to jest? Ty rozumiesz to? Praktycznie 3 razy mniej jednostek na mapie, lagi są dalej. Ty, ja tego nie rozumiem, że całe oddziały po prostu poszły się jebać w sekundę, no. Ja nie wiem, ja w ogóle... Ja patrzyłem przecież w tym momencie ten, czemu mi komórka dzwoni. Wróciłem, patrzę, nie ma twojej armii. Garfran zabił 0 i ma 0 HP. I popatrzcie na to. Stan jednostek, wszystkie na zielono. Prawie, że dwie imperialne gwardie, które po 0 zabitych, bo nie zdążyły nawet dojść do pierwszej linii. Oj, Jezu. No Barosz na arku mi rozwalił kawalerię. Znaczy tą, nie kawalerię, artylerię. Na jakim awku? To go wywaliło z gry? No go wywaliło z gry. Uuu, Hobgoblin wziął 6 jednostek. Tak chaotycznie. Niestety nic nie pomogło mi. Stracił prawie wszystko. A ja? 10% stanu. Ej, dobra, gramy World of Tanks? Dawajcie, będzie na YouTube'a dobry filmik. Ja podziękuję. Tak akurat będzie 2 na 2. Ja
No to taki hobgoblin, taki niefajny jesteś. Nie chcesz się bawić. Nie wiem, taki niefajny jestem, tak jakoś. A co innego byś grał? No musiałbym się zastanowić. Musimy tu ogarnąć jakieś jak największe miasto. Małe. Trochę większe. Aldorf może być. Ktoś przyszedł? Powitać. Ale malutkie. Gdzie są te czołgi? Behafen i Aldorf są dobre. I czołgi są w Imperium. I to są te parowe, tak? Okej. Okay. No z tymi funduszami to starczy maksymalnie na 7 czołgów. O, Góra Gunbat jest całkiem też. O, to już jest bliżej do Hemingwista. O, tu Karakasgal. A co ma pan? Strasznie taka, jak widzisz na podglądzie. Za mało budynków. Zróbcie trochę większe fundusze. Czemu Malbork jest wampirów? What the fuck? Marienburg? Malbork. Marienburg. Malbork. Ty masz po polsku. No to po polsku jest Malbork. Tak? Tak. To? Marienburg czy co? Nie, ja Malbork. Ja mam Marienburg. A ja mam Malbork. Ja mam Marienburg. Ty się zepsuł. Malbork. Kurwa, bo to jest Malbork po prostu. Czekaj. Faktycznie Malbork. No widzisz, mówię, że Malbork. Tak dziwnie, dlaczego wampiry się? Ten. W Imperium najdalej od wampirów. No widać, że Polacy trzymali wszystko. I powstrzymali chaos i później jeszcze tę Armię Czerwoną. Patrz, jakie samo miasto. Widziałeś? No. To i to. Tu jest jaśnie. Takie samo. Nawet ułożenie budynków takie. No ten, no to samo, tylko tutaj jest jaśniejsze. Podejrzewam, że ten, że mury będą inne po prostu. Że tu będą takie jakieś zrobienia krasnoludzkie. Tu będzie krasnoludzka architektura po prostu. Pokaż jeszcze raz, Aldor. Nie widzę potrzeby. Czołgi! 5 czołgów mogę wziąć. Dawaj te fundusze, bo mam tylko 7 czołgów, nie? Jak 7? Przecież one 2200 kosztują. A ja mam 6. Ktoś ty wziął. No czołgi za 2200, tak? No to mnie na 5 stać. Ale nie, bo... A mnie na 6. A mnie... A bo my jesteśmy obrońcami! My mamy mniej kasy. Lol? Aaaa... To ustaw tu. To już. Kuszę użytkownika. Mi daj 28 tysięcy. Czekaj, nie 28. Dobra, daję max. 20 razy. 20 się nie da. Dobra, 100 tysięcy wystarczy. No i zostało 58, poka. Żuczarza szczęścia. To 20 czołgów brać, tak? Czy tam 19? No właśnie, nie ma bohatera w czołgu, to jest bez sensu. Właśnie. Garfrans se lata na gryfie, a nie chciałby do czołgu się wsiąść? Generał Imperium wygląda fajnie, tylko że też nie ma dostępu do czołgu. To takie bez sensu. Zapisz armię. World of Tanks. O, no właśnie.
Zobaczymy na przyszłość, bo